Witajcie moi drodzy, z tej strony Hudson. Dzisiaj znowu będziemy grali w Scrapa. I dzisiaj chciałem wam zaprezentować dwa pojazdy. To jest pierwszy z nich. Żuk. Proszę bardzo, tak wygląda. Żuk A chyba 03 bodajże. No, drzwi mu się otwierają. No, wsiadamy. Można mu też otworzyć tutaj tył, żeby coś zapakować. O, jeździ tak sobie. No, przypomina Żuka. Model jest dostępny na Steamie. Można pobrać tam taką modyfikację Gregorze zainstalowaną. Wtedy można sobie nim jeździć spokojnie. Ale też jest druga wersja tego pojazdu. Zbudowana bez modów. Nie? Wygląda trochę brzydziej moim zdaniem, ale też działa. Zaraz wam ją zademonstruję. Oj. Problemy techniczne, przepraszam bardzo. O, tu jest, ten jest na zielono pomalowany, będzie można łatwo rozróżnić. A tutaj mamy wersję typu stonka. Też ma, to jest tak samo, tylko z innym przodem troszeczkę. Tak to wszystko działa tak samo i inaczej jest pomalowane. Dobra. Dobrze, i to by było na tyle, jeśli chodzi w kwestii Żuka. I teraz głównym bohaterem tego odcinka dzisiejszego będzie oto ten pojazd. To ciągnik siodłowy JL417. Jest, no, jest duży. Wiadomo, ciągnik siodłowy. Jeszcze w przyszłości dobuduję do niego naczepę. Prawdopodobnie będzie na moim sejwie z kolejką, też tam sobie gdzieś stał. Zrobię naczepę taką zwykłą, nie? I zaznaczyć, że muszę zaznaczyć, że w tym pojeździe nie użyłem żadnych modowanych klocków. Wszystkie są standardowe i każdy będzie mógł sobie go pobrać. Jej! Okej, to teraz się przejedziemy. O, drzwi mu się tak mają otwierać. Ja chciałem, żeby tu jeszcze było takie wycięcie, ale to się nie chciał zamykać. O! Pod dwójką mamy tutaj no, silnik albo... i tu klakson mamy. No i jedziemy. O, trochę no, pojazd jest ciężki. Tył jest z metalu zrobiony. Pojedziemy sobie kawałek nim. Ładnie w skałę. O, tam, tu mamy takie bardzo fajne pole uprawne. Zmutowanej kukurydzy. Kurde, i zmutowanych ogórków. A, rozjeżdżamy te mutagenne rzeczy. Oto. No, niestety on jest też dość szeroki. A, jak to przystało na samochód ciężarowy, no i się chyba zawiesiliśmy. Przyjedzie. Wyjedź. Dobra, wyjechał. I jedziemy dalej. Tylko teraz ostrożniej. Pojedziemy. Tutaj są tą przecinką między tymi polami. Tak. Zmutowane ogórki rosnące na krzakach i kukurydza z takimi wielkimi kolbami. Nie wiem kto to wymyślił, ale miał fantazję. Tam jest chyba pole. O, to jest na szczęście kukurydza. To jest no zwykłe zboże, to na miarę normalnie. Okej. To przejechaliśmy się tak, on jeździ. No, moc jest może ciut za dużo, ale jak przyjdzie tu jeszcze naczepa, no to spokojnie to ta moc się weźmie i niweluje. Oczywiście musiałem grzmotnąć w drzewo. Okej. No to tu już krótki ogląd tego pojazdu macie. Jest on również dostępny na Steamie, będzie link w opisie i do Żuków jednego, drugiego oraz do tego Jelcza. No i nie planuję zrobić go w wersji zmodowanej. Tutaj nawet ładnie wygląda, nie trzeba nic modować, tak prawdę powiedziawszy. Jedyne co możemy zrobić, napis Jelcz nad chłodnicą, nad tą kratą oraz troszeczkę przerobił mu dół i górę, nie?
A tak to jest spoko. Ale to napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy mam zrobić jego wersję z modem od Grega, czy też nie. A na razie zapraszam Was teraz na timelapse z budowy tego oto pojazdu. No więc dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na timelapse. Na razie.